że mówimy, że Warszawa jest tą wielką wiochą, że nikt nikogo nie zna, bo znać nie może, skoro taka fizjonomia tej największej, jak to mówią, wiochy na świecie, Warszawy. Bardzo, no 3 miliony, także, bo tu mówi w Tok FM, jeśli chodzi o bujną taką czuprynę, o taką szczególną fizjonomię, ja mówię czupryna, to nie jest fizjonomia, może tylko dodawać jakimś akcencikiem być. Także proszę Państwa, no ten problem, że gdyby Angela Merkel wiedziała, kogo wpuszcza, ale no to nie o to chodzi. Gdyby miała pojęcie, co to z tego mogłoby jeszcze wyniknąć, proszę Pani. Nikt nie wiedział, albo Decameron, żeby domyślił się, żeby wiedział, że takie wyjście Anglii, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no to pociągnie za sobą jakieś tam reperkusje. I że ten Hitler wszędzie się rodzi, panie. Nazizm, wrogość, człowiek przeciwko człowiekowi, to w sumie człowiek przeciwko człowiekowi, przeciwko sobie, wszyscy są, pochodzą od Adama i Ewy, od jednych wspólnych rodziców, gdyby się tak zastanowić głębiej. Także człowiek głupi jest strasznie i pomnaża, powiela te same błędy, co i za czasów Hitlera były, i Stalina, i oj. Tutaj bardzo nisko spadła ta uczoność, i że te studia, gdybyś miał 4 choćby, takie jak Uniwersytet Warszawski, to nic nie daje, bo ludzie powinni raczej, jeśli studiować, to studiować psychologię, a te wszystkie inne puścić w zawodówki, tak jak to jest w Niemczech. Państwo zobaczą, tam dzieci do zawodówek się posyła, żeby kontynuowały biznes rodziny, ojca, matki, a tutaj na żebry, w żebracznicach, w żebracznicy Warszawa, to jak na skarb państwa, to rodzice myślą, że państwo wszystko opłaci, prawda? No, czyli że na żebry, a to nie wolno tak. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Trzeba na rodzinę zarobić, to więc idą do zawodówki, a tutaj szlachcice, Saska Kępa, francuska, żeby mieć, a żeby być, tytuły, docent, doktor, habilitowany. I czy to jest u ateistów, czy u wierzących, to wszystko jeden diabeł, bo kto to chce być naśladowcą Jezusa Chrystusa, gdy się będzie nazywał docent, doktor, habilitowany. I tu, i tam, i się obnosi z tymi tytułami. To nie jest naśladowca Chrystusa. To ogólnie to mówi się nominalne chrześcijaństwo, chrześcijaństwo z nazwy, ale to nie jest chrystianizm. Jak Państwo poczytacie sobie Biblię w przekładzie z oryginału, wiernie, a dokładnie, to byście Państwo wiedzieli, że Jezus mówi nikogo na ziemi nie nazywać ojcem swoim, nauczycielem, ani rabbi, bo jeden jest rabbi, jeden wasz nauczyciel i jeden wasz ojciec w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Jezus Chrystus to Jahwe i tegoż ojca, ojcostwo zastrzegł Jehowie tylko. Jahwe, a oni Jahwe z Biblii, won wyrzucili tetragram, nie istnieje, aby już 7000 razy. No, nie bagatela, proszę Państwa. Radio Conchita. Oczywiście pewnego rodzaju wydaje się faktem i jest to oczywiście fakt bardzo smutny. No właśnie, pomówmy jeszcze na koniec, Pan w pewnym momencie o krwi na rękach wspomniał, o tych najnowszych doniesieniach dotyczących ataków w Syrii. Co najmniej 38 osób zginęło w zamachach bombowych, do których doszło w poniedziałek na terenach kontrolowanych przez siły rządowe Kurdów. Tak poinformowały państwowe media. Z kolei w Aleppo właśnie, o czym wspomniałem wcześniej, mieliśmy do czynienia z atakiem. Prawdopodobnie, no to nie są jeszcze na 100% potwierdzone informacje, ale prawdopodobnie... Mówiono o mafiach włoskich, Kazanostra, różne inne, ale kto by to pomyślał, że to jeszcze i taka ewentualność wyniszczania ludzi, narodów będzie. Kto by to pomyślał? A jeszcze w Anglii się rodzi, a jeszcze tu, a jeszcze tam. Czyli broni chemicznej właśnie nie używali i nie używają.
No, są to dwie troszkę rozdzielne. Pilnować teraz i elektrowni atomowych, i broni chemicznej. Wydarzenia, pilnować. Czyli ataku chlorem. Te ataki sił rządowych na oblężone miasta, w tym przede wszystkim Aleppo, które jest największym celem, no są czymś niestety stałym. Czymś, co przynajmniej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, z taką częstotliwością ma miejsce mniej więcej od maja tego roku. Choć wcześniej... Tutaj w Polsce Obamy nie ma. Oczywiście te ataki... Tutaj w Polsce Obamy nie ma. Jeszcze mało tego. Polska, a to jest. Który wywołał to, to gdziekolwiek, to trzeba jechać z tej Polski do Anglo-Ameryki Białystok 2. A okazało się, że nie została przekroczona. I to jest oczywiście wielki, wielki dylemat. To znaczy broń chemiczna została, zgodziły się z tego wszystkie strony, także Rosja, że jest czymś niedopuszczalnym jej stosowanie. Bashar al-Assad ją zastosował raz. Zostało to uznane przez Stany Zjednoczone jako właśnie ta linia, po której przekroczeniu nastąpi automatyczna interwencja, a interwencja nie nastąpiła. I tutaj niestety musimy postawić kropkę. Pojawia się taka bardzo bezkarność. Bardzo mi przykro, ale jest jeszcze coś takiego jak czas niestety i jest on nieubłagany. Bardzo serdecznie dziękuję dr Łukasz Fyderek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Ten program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Adam Szuraj. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. Bardzo Państwu dziękuję. Jutro się słyszymy o godzinie 13 po południu Radia Tok FM, a po 14.40 Krakowskie Przedmieście w imieniu Łukasza Wojtusika. Już teraz serdecznie Państwa na ten program zapraszam. Popołudnie Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Książka na głos. Wyprawa się nie układa. Pogoda fatalna. Kolejne obozy zakładane są z trudem. On sam nie czuje się dobrze. Już na początku wspinaczki ociera się o śmierć. Obóz pierwszy na wysokości 5800 metrów. Kukuczka o poranku wychodzi przed namiot. Mży. Śnieg jest miękki. Wspina się. Nagle lina się zrywa. W pamiętniku zanotuje. Lecę, próbując złapać równowagę. Macham rękami. Wrzask. Boże! Posłuchaj fragmentów książki Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. Kukuczka. Czyta Eryk Lubos. Od poniedziałku do piątku po 21.00. Tylko w radiu Tok FM. Reklama. Kiedy Virgin Mobile robi zmiany, to są wyczesane na maksa. Dlatego teraz za 29 zł z dokładką 3 giga masz bez limitu SMS-y, rozmowy do wszystkich sieci i aż 7 GB internetu LTE. Wejdź na virginmobile.pl i daj się rozpieścić. Nie ma tu żadnego maksa. Max to jest mój telefon. Max.com, proszę Państwa. Także nikt by nie przypuszczał, że dążenia, no, że nazizm się rodzi, że wszędzie tego, że to się wszędzie może zrodzić. Mało w nas mądrości Bożej, mało w nas wiedzy psychologicznej, żeby człowiek mądry ustąpił głupiemu, a to się bardzo rzadko zdarza, a szkoda, że nie ma mądrych, że jak to ta von Lipski mówi, że co jeden to debil. Ja mówię, no włącznie z tobą, Biblii nie czytasz, do kościoła już też nie chcesz chodzić, a nie chcesz się nawet przyznać, że jesteś katoliczką, tu u Arabów byłaś, tutaj tam byłaś, do buddystów coś tam jakieś piszesz listy. Także proszę Państwa, sami Judasze, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Wydarzenia, spotkania z ekspertami, debaty, ciekawi goście, warsztaty, pokazy filmowe, Europejski Koncert Wolności. Więcej na www.gdańsk.pl. Włącz się w dyskusję. Zapraszam serdecznie, Paweł Adamowicz. Do ściany chyba. Grochem o ścianę. Tok Film przedstawia wielki powrót Pedro Almodovara do świata kobiet i ich namiętności. Julieta, czyli wszystko o wielkiej miłości, tęsknocie i tajemnicach, które skrywamy przed najbliższymi.
Julieta Pedro Almodovara w kinach. W boju liczy się dyscyplina. Nadchodzi księżna. Wielka księżna Gerstein. Premiera polska oryginalnej wersji znakomitej operetki Jacques'a Offenbacha już 8 października w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Szczegóły na www.teatrmuzyczny.lot.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.41, Elżbieta Mazur, dzień dobry, zapraszam. 2 lata mogą potrwać prace Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. To opinia przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman z PiSu. Dziś posłowie spotkali się na pierwszym merytorycznym posiedzeniu. Minister Obrony Narodowej uważa, że do szkół średnich powinno wrócić przysposobienie wojskowe, które istniało w polskich szkołach w latach 60. i 70. Antoni Macierewicz zaznacza, że rząd nie podjął w tej sprawie jeszcze żadnej decyzji, ale wstępny plan ministra zakłada, że takie lekcje wrócą już za 2 lata. Zakopiański Ośrodek Przygotowań Olimpijskich ma od dzisiaj nowoczesną, wielofunkcyjną halę sportową. Budowa trwała prawie 2 lata i kosztowała 23 miliony złotych. Dziś została uroczyście otwarta. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek poprze kandydaturę Słoweńca Aleksandra Ceferina na prezydenta UEFA. Wybory odbędą się za tydzień w Atenach. Nie będzie w nich mógł wziąć udziału Michel Platini, który pełnił tę funkcję od 8 lat. Potwierdził jednak swój przyjazd na kongres wyborczy. Pełne wydanie informacji TOK FM o 15:00. Pogoda. Przed nami tydzień niezmiennej pogody. Wszędzie dużo słońca i z dnia na dzień ma być coraz cieplej. Dziś w Trójmieście do 22 stopni, w Toruniu i Elblągu 23. W Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Lublinie 24 stopnie. 25 dziś w Katowicach, 26 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie można manipulować historią. Każdy apel pamięci zawsze wygląda tak samo. Ja się nie zgadzam na ten apel nie dlatego, że nie mam szacunku dla ofiar katastrofy smoleńskiej, w sumie zgadzamy przecież politycy wszystkich opcji. Mi tylko zależy na tym, żeby nie mieszać politycznych aspektów do obchodów czerwca 56. Tak jak nie eliminujemy bohaterów II wojny światowej, bohaterów podziemia niepodległościowego, tak nie będziemy eliminowali żadnych bohaterskich żołnierzy, przywódców państwa polskiego, którzy polegli na służbie narodu. Mieszkańcy nie chcą łączyć tych, którzy zginęli w wypadku lotniczym, z tymi, którzy zginęli w walce o niepodległość. Zależy nam naprawdę na spokoju i na uczczeniu pamięci nie tylko poległych, ale również nas. Przecież my jesteśmy uczestnikami. Też się nam należy jakiś czas. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie można manipulować historią, aby zrozumieć. Krakowskie Przedmieście. Krakowskie Przedmieście z Krakowa oczywiście. Wakacje się skończyły, ale można jeszcze trochę wakacyjnym szlakiem ruszyć. Krakowskim szlakiem street artu. Trzecia edycja Mall World Artu, organizowanego przez Galerię Krakowską. I co ważne, wspieranego przez różnych ludzi, którzy oprowadzają nie tylko krakowian tym szlakiem street artu. Czy mamy się czym pochwalić? Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy są jakieś nowe obiekty na tym szlaku? O tym opowie mi Kamil Kusko-Krakowski. Malarz, rysownik, muralista. No i także człowiek, który po tym szlaku oprowadza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 32 obiekty, dwie trasy. Jedną można przejechać maleksem, drugą można przejechać autobusem. Autobusem, tak zwanym ogórkiem. To myślę kolejna atrakcja. I jak to jest? Pojawiają się nowe murale w Krakowie. No wprawdzie nie jest to może jakieś zatrważające tempo, ale jak reagujecie na to? Jak modyfikujecie trasy? Jak to wygląda? Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie jestem osobą odpowiedzialną za ustalenie tras. Raczej tutaj Galeria Krakowska, PR Inspiration i Krakowskie Biuro Festiwalowe. Merytorycznie w znacznej mierze odpowiada za to całe wydarzenie dr Agnieszka Łakoma, główny plastyk miasta. I faktem jest, że zbyt wiele się nie pojawiło nowych dzieł na tym szlaku od ostatniej edycji tamtegorocznej.
I ciekawostką może być raczej fakt, że jest mniej prac tych znaczących. I chciałem to zapytać wprost. Ale to tym bardziej, myślę, jest tym pozytywnym argumentem, żeby szlak krakowski, szlak street artu kontynuować. Można powiedzieć, że przyjdźcie, zobaczcie ginące murale? Tak. To powiedzmy naszym słuchaczom, dlaczego tak się dzieje, że tych murali jest mniej w Krakowie. Znaczy, może nie tyle, że jest mniej, to też jest nie do końca prawda, bo te murale powstają i właściwie obecnie z miesiąca na miesiąc też przybywa tych murali w Krakowie, ale nie wszystkie zostały uwzględnione w szlaku na trasie tych wycieczek. Dlaczego? Co ściana to jest inna opowieść. Z bardzo różnych względów znikają prace i tak można powiedzieć o dwóch pracach takich no, naprawdę istotnych, których już w Krakowie nie ma. Jedna na Karmelickiej z Bioka, Sławka Czajkowskiego, bardzo interesująca i myślę, że ważna praca. Szkoda, naprawdę szkoda, że jej nie ma. Jest zamalowana na szaro i jakiś tydzień temu widziałem po prostu wielki baner, który już nie jest tylko na jednej kamienicy, tylko na dwóch kamienicach i tu mamy chyba odpowiedź na pytanie dlaczego. Za daleko od centrum jednak. Nie łapię się podpadków. Jest to powierzchnia reklamowa, którą można wykorzystywać z miesiąca na miesiąc komercyjnie. I taki mural wisiał i utrudniał zarabianiu finansów. No więc zamiast muralu Sławka Czajkowskiego mamy szarą ścianę. Drugą interesującą pracą, której już nie ma, ale to od wielu lat było wiadomo, że jak ten mural powstawał, już było wiadomo, że on długo nie będzie wisiał. Wisiał w cudzysłowie oczywiście. Nawera i Sepeusza na fabryce Miraculum. Fabryki już nie ma. Fabryki już nie ma, muralu też nie ma. Świetnego miejsca w Krakowie nie ma. Bo rzeczywiście w tym miejscu wiele ciekawych, interesujących wydarzeń miało miejsce i też szkoda, że właściwie nic w zamian, chociaż no, pojawiły się nowe inicjatywy w Krakowie, myślę, że też interesujące. No właśnie, ja się tak spodziewałem, że jak będziemy po jakiejś przerwie rozmawiali, to będzie tak, że będziemy mogli powiedzieć, że Kraków już ma się naprawdę czym pochwalić. Jak patrzysz na tą trasę, to mamy się czym chwalić, jeżeli tak, chodzi o ale... Tak, tak, na pewno ja też uważam i o tym staram się głośno mówić, że jeżeli by było tak, że z roku na rok przybywa tych murali, tych gwiazd światowego street artu przybywa i tak dalej, to nie jest najlepsze rozwiązanie w takim mieście jak Kraków. Tu nie ma co kopiować wzorców z innych miast, również w Polsce, bo to stanowiłoby problem. Wcześniej czy później to rzeczywiście jest problemem, bo czy konserwować takie murale po paru latach, w tamtym roku kilka takich problemów w Polsce się pojawiło, co z tymi muralami robić. Tak? No i kto za to tak naprawdę odpowiada, bo to też jest ważna kwestia. No to fakt. Kto za to zapłaci? Dokładnie. To Kraków jest specyficznym miastem i długo by o tym opowiadać, ale te założenia urbanistyczne, to, że właściwie wojny nie dotknęły tego miasta tak bardzo, jeżeli mówimy o mieście Kraków, o centrum, no to też nie oszukujmy się, że zamiast myśleć o nie wiadomo ilu muralach dookoła, to może wystarczyłoby wyczyścić z reklam i od takich rzeczy w przestrzeni publicznej zacząć. Więc ja nie jestem wielkim entuzjastą tego, żeby z roku na rok przybywało murali i będziemy się z roku na rok chwalić, a za 5 lat, czyli 100-200 murali do przodu, cóż my będziemy robić, skoro znacząca część murali w Polsce przypomina, pomijając te kwestie murali patriotycznych ostatnio, też ciekawe zjawisko, przybywa raczej takich form w tym malarstwie ściennym, a ilustracyjnych, bardzo zbliżonych jednak do reklamy, do grafiki komputerowej często, no to są duże obrazki kolorowe. Ale ja nie wiem, czy zagęszczenie tego typu prac rzeczywiście sprzyja przestrzeni miejskiej, przestrzeni publicznej. No bo tak naprawdę, jeśli się przyjrzeć, może nie większości, ale znaczącej liczbie ścian w Polsce, które powstały w ciągu ostatnich lat, no i nawet jeżeli mówimy o tych naprawdę estetycznie poprawnych, porządnie wykonanych ścianach, no to mamy do czynienia z ilustracjami wielkoformatowymi, które niewiele się różnią tak naprawdę poza reklamami. Mówiłeś o tych treściach patriotycznych, taką przestrzenią, która zaczyna się wypełniać tymi treściami patriotycznymi, są krakowskie Azory, tam powstaje najprawdopodobniej powstanie być może cały cykl prac związanych z żołnierzami wyklętymi. Tak, tak. Dowiedziałem się o tym, jak byłem gdzieś na wyjeździe, że coś takiego ma miejsce. O Azorach już od kilku lat mówiono. Osiedle w Krakowie, gdzie jest trochę ścian, gdzie ulice odnoszą się również do malarzy z początku XX wieku, więc był
były też pomysły, żeby w tym odniesieniu powstawały murale. Widziałem jedną z tych ścian, a propos żołnierzy wyklętych, no i mówiąc szczerze, no nie podoba mnie się to. Być może murale to nie jest jakoś najdłuższe, ale mówimy na ten moment o trzech ścianach, które są zrealizowane, z tego co wiem. Docelowo ma być 6 albo 7 i wszystkie w tym temacie. No i jest to problematyczne. Pomijając sprawy samego wykonania i estetyki, moim zdaniem jednak nieudolnej, można to naprawdę zrobić lepiej, to nie jestem w pełni przekonany, czy ten słuszny cel upamiętniania, budowania pomników, tak, monumentalnych prac ściennych, czy to koniec końców nie kończy się problemem, który jest odwrotnością tej inicjatywy, tak, że tak postawienie się w roli osób, które... Przestań. Trwałymi rzeczami, które na placu de Villat za mojej pamięci były te słynne szczęki, czyli bazar, który tam funkcjonował przez wiele lat. No i później jego następca, czyli ta kupiecka hala Torbarowa, która przynajmniej miała jakiś element użytkowy, bo przyciągała ludzi. A w tej chwili rzeczywiście tam się kompletnie nic nie dzieje. Jest parking dla autokarów. Parking zresztą mamy telefon, proszę. Parking bardzo drogi. Mamy telefon. Mamy telefon dla Meneli. Tak, dzień dobry. Witam, mam pytanie do urbanistów miejskich odnośnie kanałów nagiewowych i przewietrzania miasta. Czy w ogóle przy projektowaniu obecnych obiektów jest jakikolwiek brany to pod uwagę, czy po prostu chaos budowlany, tak jak to wygląda? W ogóle nie wydaje mi się, że nie jest to w ogóle brane. Dobre pytanie do urbanistów. Dziękuję bardzo. To czy potrafią krytykować PiS, nasi urbaniści? Dziękujemy bardzo.